Co jest najważniejsze w fotografii? Jaki element jest najważniejszy w fotografii? Najważniejsze jest myślenie, że zanim się naciśnie spust migawki, czy cyfrowo, czy analogowo, to trzeba pomyśleć, w jakim celu robię to zdjęcie, co chcę nim uzyskać, czego szukam, jaką wybrać perspektywę, jaki wybrać obiektyw, jakie światło. Ja swoją pracę fotograficzną oparłem na myśleniu. Zaczynam od koncepcji. To są prace na bazie fotografii. Staram się robić wszystkie elementy własnoręcznie. Nie korzystam z żadnych stoków, z żadnych darmowych zdjęć, tylko skoro ma być to fotografia autorska, to muszę mieć wszystkie elementy swoje. Był taki czas, że gdziekolwiek się nie ruszałem, zabierałem ze sobą aparat, obsesyjnie fotografowałem wszystko. To byłoby trochę bez sensu, ale no, nazbierałem sobie dzięki temu bazę danych, dzięki której mogę pracować praktycznie nie wychodząc z domu nawet. Znajdę praktycznie każdy element z każdego działu. I drobny, i wielki, i pejzaż, i chmury, i ludzi, i zwierzęta. Więc to tylko zależy od tego, jakie elementy sobie wybiorę. Co się z tego urodzi. Moim miejscem inspiracji jest sztuczny zbiornik Jeziorsko na Warcie, niedaleko Sieradza. To jest jedno z miejsc inspiracji, bo wcześniej na przykład inspirowały mnie wydmy w Czołpinie koło Łeby. Do takich rzeczy to musi być tylko pełna klatka. Robiłem wcześniej, też jestem kanonowcem od lat. To się wytnie. Robiłem wcześniej niepełną klatką Canonem, dawało radę, to od obróbki też dużo zależy, wiesz. To jest gotowy efekt montażu, nad którym siedziałem chyba no, z półtora dnia, powiedzmy. Punktem wyjścia do tego fotomontażu był krajobraz z Jeziorska, z tego się zaczęło. Drugi element, rozszerzyłem kadr i dodałem niebo. Inaczej oświetlone, to jest częsty błąd ludzi, którzy montują, że krajobraz oświetlony jest z prawej na przykład, a niebo oświetlone jest z lewej. Ja się zawsze śmieję, że to jest kraina dwóch słońc. No skopiowałem sobie to niebo, odwróciłem je horyzontalnie, żeby kierunki światła się zgadzały. I dodałem drzewo dziwne, fraktalne, stworzone przez siebie. Fotografuję wiele dziewczyn z myślą o tym, że wykorzystam je później w montażach jako element kompozycji. Praca jest na warstwach, proszę bardzo. Tu jest dziewczyna, tu są drzewka. Tu jest cień drzewka dodany, później jeszcze pewnie jakoś obrobiony, żeby wyglądał naturalnie, tak jak cienie tych korzeni. No i krajobraz główny, czyli tak, z tym dodanym niebem. Jak widać, osłabiłem nasycenie, żeby kolorystycznie to się wszystko ładnie zgrało. To też wbrew pozorom jest z Jeziorska. To są korzenie drzew sklejone ze sobą symetrycznie. Skopiowałem sobie tą górną część, tutaj to mi się wydawało, że to są takie nogi, jakby to, mówię, zrobię z tego taką kopułę w tym pejzażu, który tam z tymi drzewkami stworzyłem. No i powstało coś takiego, że w tle jest połowa tego jako wielki budynek gdzieś tam cofnięty. Od kiedy pamiętam, inspirowałem się naturą. Bawiłem się głębią ostrości od najmłodszych lat. Jak tylko zacząłem fotografować, robiłem 50 na pełnym otworze, czyli na dwójce. Bliskie kadry z pół metra, także rozmywało mi się tło. Często nawet taki efekt wykorzystuję teraz w montażach. Jeśli już robię fotomontaże, staram się, żeby ta sytuacja wyglądała, jakbym ją rzeczywiście sfotografował. Żeby wszystkie elementy tutaj się ze sobą zgadzały. Nie tak jak w przypadku na przykład Salvadora Dali, który robił słonie na 30-metrowych nogach. Nierealne, niemożliwe. Tylko staram się, żeby to wyglądało realnie. To jest taki neoiluzjonizm, jak sobie sam nazwałem ten kierunek. Symbolizm.
jak tylko dostałem pierwszego Photoshopa, 20 parę lat temu chyba to było, to od razu wiedziałem, że będę kombinował, wycinał, coś tam tworzył na bazie zdjęć. Dla zabawy wyciąłem psa i wkleiłem jego głowę koledze. Zgadzały się proporcje, światło, to wszystko wyglądało tak realnie. Mówię, dlaczego nie robić tego na poważnie? To zaczęło się od zabawy. W tradycyjnej fotografii nie wymyśliłbym już nic nowego, że już wszystko zostało normalnie sfotografowane. Być może nie podobał mi się realny świat, wolałem sobie stworzyć własny świat nierealny, idealistyczny jakiś, nad którym mam kontrolę. Ja nie lubię ani cyrku, ani zoo, ale z racji tego, że mam dzieci, to do zoo czasami chodzę, więc pomyślałem sobie, że no znajdę sobie tam przyjemność jakąś i sobie zdjęcia zwierzątek porobię do montaży. I w łódzkim zoo zrobiłem zdjęcie dwóch żyraf i pomyślałem sobie, a jakby takiej żyrafie zawiązać szyję na supeł. I jakby to do tego podejść. Najpierw sobie sfotografowałem kawałek sznurka, taki gruby na palec, zawiązałem go na supeł, sfotografowałem ten supeł, żeby mieć wzór, no i później zrobiłem to samo na żyrawce i efekt jest właśnie taki. Twisted Sister to nazwałem, czyli zakręcona siostra. Hipcie fotografowałem w Gdańsku w zoo i miałem tą niebywałą okazję, że wszystkie były wyprowadzone z wody, bo im czyścili akwarium i dlatego można było całe sfotografować. Wiele z nich wykorzystałem w montażach, nawet jeden z montaży, o, ten był na okładce niemieckiego czasopisma o Photoshopie. Miałem tam wywiad w środku, no i wiele zdjęć pokazanych, a to wybrali na okładkę. No zrobiłem też takiego, motylem jestem. Różne wersje, widzisz, nakładam tekstury czasami, a tu jest czysty. No, tu jest rozpłaszczony na jeziorsku. O, tutaj gniazdo hipopotama to nazwałem. O, to się nazywa problemy. Niektórzy lubią dźwigać takie ciężary wielkie. O, a to jest, nie wiem dlaczego, być może dlatego, że wiele osób ma teraz kłopot z nadwagą. To jest jeden z moich bestsellerów. Ludzie sobie chyba kupują, żeby, nie wiem, albo sobie przykrość zrobić, albo żeby się pośmiać. Ci kupię, zobacz. No, ekwilibrium, równowaga się nazywa. Postawiłem sobie za cel sprzedawać duże formaty, 60x60, metr na metr nawet robię takie. To zupełnie inaczej wygląda. Generalnie powinno się oglądać na papierze zdjęcia, a nie na komputerze czy na telefonie. To już w ogóle jest bez sensu. To zdjęcie, które tu pokazuję, to jest, nazywa się Akrobaci. To było zdjęcie roku, na przykład na portalu Pixoto amerykańskim. Sprzedałem wiele takich egzemplarzy dużych formatów i na okładce płyty nawet to jakieś tam było. Kupił pan z banku na przykład metrowe, w czarnej ramie, słuchaj, z białym paspartu, jak stało tutaj. Kumpel mój wszedł, który, no, nie, powiedzmy, nie jest artystycznie uwrażliwiony, ale jak zobaczy, mówi, ale stary, to wygląda normalnie petarda. Takie duże. Zachęcam ludzi, żeby duże drukowali sobie zdjęcia, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Naprawdę jest różnica. Ja żyję z fotografii, sprzedaję te zdjęcia w najdziwniejsze miejsca, gdzieś do Chile na przykład, do Australii, do Kanady, do Stanów, do Indii, do Niemiec. To jest w ogóle ciekawe, do Niemiec sprzedałem w życiu tylko jedno zdjęcie. Niemcy jakąś inną wrażliwość chyba mają, nie wiem, od mojej. Jest angielskie określenie composite, czyli no kompozyt, że to jest skomponowane. Po polsku różnie, no, fotomontaż to się źle kojarzy, bo ludzie mówią pic na wodę, fotomontaż. Jest takie powiedzenie pejoratywnie, raczej negatywne. A tu nie chodzi o to, że ja chcę ludzi oszukiwać, tylko chcę im tymi obrazkami opowiedzieć historię. No, w jakimś sensie chcę ich oszukać, tak jak, ale oni sami chcą się oszukać. Jak idą do kina na przykład, no to wiedzą, że idą oglądać wymyśloną historię, a nie prawdziwe dzieje czyjegoś życia oglądać. Tak samo jest tutaj.
To są opowiedziane historie w celu oszukania, ale oszukania w dobrych intencjach, takich, żeby ktoś się oderwał od szarego życia przykrego i przeniósł się do trochę innego świata, idealistycznego, lepszego być może. Wyobraźnia jest nieograniczona. To tylko od nas zależy, w jakim kierunku pójdziemy, ile jej wykorzystamy. Trzeba nad tym pracować, rozwijać ją na wielu poziomach. Ja kiedyś byłem molem książkowym, czytałem bardzo dużo książek, dużo science fiction na przykład, i teraz widzę, że to science fiction gdzieś tam wychodzi w moich pracach, gdzieś podświadomie nawet, ten sposób postrzegania rzeczywistości, budowania anegdoty. Ale to jest tylko jeden z elementów. Muzyka mnie inspiruje, sam jestem muzykiem. Lubię, jak czuję ciarki na plecach, słuchając płytę, więc jak patrzę na zdjęcie i czuję ciarki na plecach, to wiem, że jest dobrze. To jest mój miernik. Ja wierzę w pracę. W systematyczną pracę. Igor Strawiński pracował po 8 godzin dziennie, jak w biurze. Normalnie szedł i 8 godzin siedział za biurkiem. Dzień w dzień. Tylko w ten sposób. Ja do efektów, jakich doszedłem w swojej pracy, tylko taką pracą. To do tego stopnia, że bywało, że noce zarywałem, bo miałem pomysł, który mnie nękał jakąś... Miałem chęć zobaczyć efekt końcowy, a wymagało to pracy, więc potrafiłem noc zarwać, żeby doczekać tego efektu. Ale to jest obsesja. Mówią, że jak lubisz swoją pracę, to się w niej nie męczysz. No nie męczę się. Ciągle mi sprawia radość. Nie miałem okresów zwątpienia, na przykład, że czułem się wypalony, tak jak niektórzy mają coś takiego, że o, już mi się nie chce, już nie wiem, co robić. Bo, no, mówię, wyobraźnia nie zna ograniczeń, to tylko od ciebie zależy, w jakim kierunku pójdziesz i jak ją wykorzystasz.